teraz chyba czas, żeby przejść do bardziej ciekawej części praktycznej i zademonstrować mniej więcej, jak dokładnie wygląda miksowanie na mikserze X32 Producer. Pierwsze, co warto zrobić oczywiście, to zresetować ustawienia do ustawień fabrycznych, ponieważ mikser posiada funkcję Total Recall, która zapamiętuje wszystkie ustawienia z ostatniego włączenia konsoli. Także po aktywacji jej aktywuje się cały poprzedni miks i wszystkie ustawienia, a szczególnie jeżeli na przykład pracujemy po kimś, kto na przykład dokonał sobie całego routingu pod siebie i konfiguracji efektów, wszystkiego, możemy się w tym nie połapać. Także najprostszym, błyskawicznym rozwiązaniem jest wejść w menu Setup, w zakładkę Config, która jest drugą zakładką. W dolnym lewym rogu wyświetlacza znajduje się pole Initialization. Aby zresetować konsolę, wystarczy encoderem wybrać opcję Initialize Console, aktywować ją. Jesteśmy zapytani, czy na pewno chcemy to zrobić, zaakceptować to. I w tym momencie, tak jak widzicie, konsola absolutnie powraca do wszystkich ustawień fabrycznych. I od tego momentu możemy zacząć nasz miks. Na potrzeby tego testu mam odpalony laptop z nagraniem wielosiedlowym z koncertu. Oczywiście to nagranie jest w żaden sposób niezmiksowane, są to surowe ścieżki z indywidualnych instrumentów, podpięte tylko i wyłącznie przez kabel USB do konsoli. Pierwsze, co zrobić, aby mieć te kanały z laptopa tutaj na sekcji miksującej, jest oczywiście przypisanie ich, co odbywa się, jak wiadomo, w sekcji routing. Aby zdefiniować, które kanały wejściowe są obsługiwane w sekcji suwaków, należy przejść do pierwszego menu w routingu oraz wybrać źródło, na którym chcemy pracować. Jak widzimy, są to pierwsze cztery tabele, są to tabele inputs. Na potrzeby tego testu interesują nas w zasadzie tylko dwie pierwsze. Wybór źródła odbywa się banalnie prosto, wystarczy zaznaczyć encoder i ze wszystkich dostępnych wejść wybrać grupę wyjść card 1.8. Są to wejścia cyfrowe wchodzące do interfejsu audio. Zaznaczam je, to samo robię z drugą tabelą, zaznaczam wyjścia 9.16, ponieważ to nagranie posiada chyba 10 ścieżek, o ile się nie mylę. I to wszystko. W tym momencie włączam laptopa. Z programu doaktywuję ścieżkę. Jak już widzicie, konsola ożywa. Widać, że do konsoli wchodzi dźwięk w poszczególnych ścieżkach. Standardowe nagranie w standardowy sposób. Stopa, werbel, dwa tomy, overheady, gitara basowa, gitara elektryczna. Na drugiej zakładce posiadam dwa wokale, które akurat w tym fragmencie są niewykorzystane. Tak jak widzicie, wszystko odbywa się błyskawicznie i banalnie prosto. W tym momencie miksujemy już występ i posiadamy pełną dowolność tego, co możemy zrobić.